Cześć kochani, witajcie w moim kolejnym filmiku, który zacznę może od tego, że ten rok jest niesamowity. Dopiero się zaczął, a już przytrafiło mi się tyle miłych rzeczy, że ledwo to ogarniam. Dodatkowo w moje ręce trafiają same dobre książki. O mojej ogromnej miłości do Królów Przeklętych, których tutaj za mną widzicie, już doskonale wiecie. A o tej do Marsjanina zaraz się dowiecie, albo już wiecie, jeśli obserwujecie moje profile na Instagramie oraz na Facebooku. Podtrzymuję bowiem to, co ostatnio tam napisałam, że Mark Watney to najlepszy książkowy facet ever i to nie tylko na Marsie, ale też na Ziemi, gdzie ma zdecydowanie większą konkurencję, tak moi drodzy, oto mój nowy mąż. Coś mi się zatem wydaje, że będę musiała zaktualizować moją topkę najlepszych bohaterów literackich, co pewnie nastąpi, ale dopiero w lutym. Dziś zapraszam Was bowiem na Paplando, które nagrywam we współpracy z księgarnią internetową Platon24, do której link znajdziecie w opisie poniżej, w roli głównej oczywiście fantastyczny Marsjanin Andy Gowira. Historia, którą być może znacie za sprawą świetnego filmu Ridleya Scotta. Marsjanin to bowiem bardzo głośny film, bardzo dobry film i świetna ekranizacja. Film, który zdobył 7 nominacji do Oscarów, w tym dla najlepszego aktora Matta Damona, który kapitalnie wcielił się w postać Marka Watneya, także sorry Leo, ale mam nadzieję, że to właśnie on zgarnie statuetkę. Co prawda nie widziałam jeszcze Zjawy, być może to bardzo dobry film, no i wiem, że DiCaprio to najbardziej poszkodowany aktor w całym Hollywood. Co roku mu kibicuję, żeby dostał tego cholernego Oscara, ale w tym roku, wiesz co, DiCaprio mam nadzieję, że jeszcze poczeka, że to właśnie Matt Damon odbierze Oscara za rolę Marka Watneya, bo to on, jak on go wykreował, to po prostu cud, miód, malina, mistrzostwo świata, ideał, naprawdę ideał, także polecam Wam ten film bardzo, bardzo gorąco, dodam, że to świetna ekranizacja, bardzo wierna, poza tam paroma momentami, ale nie ma się do czego przyczepić, naprawdę nie ma się do czego czepiać, bo to naprawdę bardzo dobry film. Przyznam też, że to właśnie on ułatwił mi lekturę Marsjanina. Gdybym go nie zobaczyła, pewnie poległabym na tych wszystkich technicznych aspektach związanych z podbojem kosmosu, z którymi spotykam się na kartach tej powieści. Jak się okazało, moja wyobraźnia nie jest bowiem tak bujna, jak myślałam, że jest. Miałabym problem z wyobrażeniem sobie tych wszystkich hubów, mawów i całej masy innych rzeczy. Mamy tu Hydra, coś tam, bardzo dużo obliczeń. Pierwsze 30 stron to po prostu czarna magia i pewnie odłożyłabym tę książkę i już do niej nie wróciła, gdyby nie postać Marka. Gdyby to był inny naukowiec, taki typowy naukowiec, dodatkowo taki naukowiec, może inaczej, naukowiec pozbawiony poczucia humoru, to pewnie odłożyłabym tę książkę i już do niej nie wróciła, ale to jest Mark. To właśnie Mark sprawił, że nie byłam w stanie się od niej oderwać, także kim jest nasz bohater? Mark jest oczywiście astronautą, botanikiem, inżynierem, który bierze udział w marsjańskiej ekspedycji i który podczas ewakuacji z Marsa, podczas straszliwej burzy piaskowej, zostaje ciężko ranny. Jego załoga, myśląc, że nie żyje, z ciężkim bólem serca odlatuje w kierunku Ziemi, a on po pewnym czasie budzi się na Marsie, sam jak palec. Musi zatem wykombinować, jak przeżyć w tych niezbyt sprzyjających warunkach i to spory kawał czasu, a ponadto i co najważniejsze, jak skontaktować się z NASA, pokazać, że żyje, żeby wysłano jakąś misję ratunkową, żeby udało się go sprowadzić na Ziemię, co nie jest oczywiście takie proste. Nasz bohater jednak się nie poddaje, cały czas zaprząta swoje małe, szare komórki do roboty i nie zraża się rozmaitymi kłodami, które czerwona planeta stale mu rzuca pod nogi. Mark nawet żartuje sobie, że Mars chce go zabić i rzeczywiście coś w tym jest, biorąc pod uwagę to wszystko, co mu się tam przytrafia. To, co jednak my nazwalibyśmy porażką, on nazywa nabywaniem doświadczenia, co mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Jasne, czasem się tak, wiecie, wkurzy i da upust swojej złości, ale zaraz potem zbiera swoją naukową dupę w troki, działa, myśli, kombinuje, normalnie niczym MacGyver, przygodę MacGyvera w kosmosie. Myślę, że do tego można by porównać troszeczkę tę książkę. No i działa, pomimo tej sytuacji, w której się znalazł, sytuacji, która jest totalnie abstrakcyjna, bo wyobraźcie to sobie, facet sam w kosmosie, sam na Marsie, sam na obcej planecie. Mark jednak nie załamuje się, a stawia czoła tej sytuacji, zachowując przy tym niesamowitą pogodę ducha. To naprawdę świetny facet, obdarzony genialnym poczuciem humoru, który kilka razy doprowadził mnie do łez, oczywiście ze śmiechu. Jego teksty rozpierniczają system i to totalnie, na przykład przepis na herbatę nic, który polega na tym, żeby zalać kubek wrzątkiem i niczego do tego nie dodawać, albo jego reakcja na pewną rozmowę. Rozmawiał z ludźmi z NASA w pewnym momencie i się wkurzył. I ludzie z NASA napisali, że tę rozmowę czyta cały świat, żeby, wiecie, trzymał trochę język na wodzy. A to, co on odpisał, to mistrzostwo świata. Naprawdę reakcje Marka na różne sytuacje są niesamowite. Jego dystans do siebie i do świata to coś, moim zdaniem, godnego naśladowania. Także, jeżeli chodzi o tę książkę, to, co mi się jeszcze w niej podobało,
oczywiście poza Markiem, to narracja, to, że raz przebywamy na Marsie właśnie za sprawą Marka i czytamy jego dzienniki, dzienniki astronauty, oraz to, że z drugiej strony w pewnych momentach przebywamy na Ziemi, obserwując cały sztab ludzi, który śledzi poczynania Marka i zastanawia się, jak go stamtąd wydostać. Do tego dochodzą załoga Marka, która gdzieś tam przebywa w kosmosie, a także disco. Disco i ziemniaki to stale powracający motyw na kartach tej powieści. Raz jeszcze teksty Marka po prostu wymiatają. Mam więc nadzieję, że przekonałam Was do tego, żebyście sięgnęli po tę powieść. Mam nadzieję, że nie będziecie zwlekać z tym tak długo, jak ja zwlekałam, bo wiem, że swego czasu był taki spory szum wokół Marsjanina. Bardzo dużo blogerów pisało o Marsjaninie. Pojawiło się też trochę vlogów na temat Marsjanina. I tak, wiecie, ja nie lubię sięgać po książki wtedy, kiedy akurat jest wokół nich taki bardzo duży szum. To samo tyczy się Dziewczyny z pociągu. Jakoś nie chce mi się tego teraz czytać, także może przeczytam to gdzieś tam kiedyś, w bliżej nieokreślonej przyszłości. To samo właśnie było z Marsjaninem. W każdym razie cieszę się, że w końcu już przeczytałam tę książkę. Oczywiście tego nie żałuję. Mam więc nadzieję, że również Wy ją przeczytacie, bo to świetna historia, genialnie napisana, okraszona wybornym humorem, oczywiście z najlepszym bohaterem na całym Bożym świecie. Historia bardzo motywująca, inspirująca, pokazująca, że każdy problem da się jakoś rozwiązać, że po prostu nie możemy się poddawać. Trzeba brać przykład z Marka i jego niesamowitej determinacji i pokonywać przeszkody, które życie rzuca nam pod nogi. Także właśnie takie pozytywne przesłanie płynie również z kart tej powieści. Powieści, którą polecam Wam raz jeszcze bardzo, ale to bardzo gorąco. Mam więc nadzieję, że ucieszycie się, że do rozdania mam dwa egzemplarze Marsjanina ufundowane przez księgarnię internetową Platon24, dodatkowo z takimi zakładkami na magnes. No i wiem, że oczywiście to jest filmowe wydanie, że to nie jest to stare wydanie, to fajniejsze, ale tamto stare nie jest już dostępne, także czytamy Marsjanina takiego albo w ogóle go nie czytamy, więc lepiej jednak tego przeczytać. Zresztą Matt Damon na okładce to też coś bardzo, ale to bardzo fajnego. Także co trzeba zrobić, żeby zdobyć te książki? Otóż napiszcie, jaką ekranizację z 2015 roku lubicie najbardziej i dlaczego. Odpowiedzi wpisujcie w komentarzach poniżej, macie czas do 5 lutego. Jakoś tak po tym terminie wybiorę dwie osoby, które otrzymają Marsjanina. Wyniki konkursu opublikuję na moim fanpage'u na Facebooku, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o Platona. Skoro jesteśmy przy Platonie, dodam może, że do końca stycznia trwają tam naprawdę niesamowite wyprzedaże książek. Książki tańsze od 30 do 75%, także to coś naprawdę wielkiego. Przy okazji dodam, że przy zakupach powyżej 50 zł i wpisaniu hasła Book Reviews otrzymacie też torbę Platonkę, którą gdzieś posiałam, także wklejam jej zdjęcie. Tak właśnie ta torba wygląda, ilość toreb ograniczona. Mam nadzieję, że uda się Wam ją zdobyć, bo jest naprawdę bardzo fajna. Także to tyle, jeżeli chodzi o Platona. Przechodzimy do Marsjanina i tej okładki, którą, no dobra, lubię troszeczkę bardziej, ale pamiętajcie, okładka wcale nie ma tak wielkiego znaczenia. Liczy się to, co jest w środku, a to, co jest w środku, to po prostu rozpiernicza system i to totalnie wiem, że tego nadużywam ostatnio, tego sformułowania, no ale co zrobić? No, w moje ręce naprawdę trafiają same dobre książki, a Marsjanin jest jedną z tych książek, która no naprawdę rozpiernicza system. Jest to jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałam w całym moim życiu. Także polecam Wam ją bardzo, ale to bardzo gorąco. Mam nadzieję, że ją przeczytacie. Nie ma innej opcji, że pokochacie Marka. Nie ma innej opcji. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!